Cześć, siemano, z tej strony Łukasz z sklepu wędkarskiego Bikiwy w Toruniu. Dzisiaj przedstawię Wam krótko i konkretnie serię wędki z Shimano. Mówię tutaj o wędkach karpiowych z serii TX1, tak? Najniższa wersja wędek Tribal z serii Shimano, ale najniższa w tym przypadku nie znaczy, że jest zła, że jest coś z nim nie tak, wręcz przeciwnie, jest to bardzo dobre, że wykonana wędka cały czas z włókna węglowego wysokiej jakości. Jest to włókno węglowe XT40. Dzięki wysokiej jakości tego włókna praca tej wędki jest bardzo płynna, ma bardzo duży zapas mocy, naprawdę pracuje bardzo przyzwoicie. Jakość wykonania, no co mam powiedzieć, no Shimano, tak? Najdrobniejsze detale, tak? Tutaj na bliższych ujęciach będziecie widzieć wszystkie oploty, uchwyt, tutaj umocowanie uchwytu tego Shimano DPS, bo jest to uchwyt Shimano DPS, też bardzo dobre przelotki shimanowskie, to są przelotki Hardlight, też mówię, no jakoś sama w sobie. Do tego rękojeść fajnie pokryta tutaj materiałem EVA, bądź też znanym w Polsce często jako EVA po prostu. Bardzo fajnie tutaj zgubiona na końcu. Bardzo fajnie leży w ręku. Nie zawsze jestem zwolennikiem tego typu elementów na dunikach wędek karpiowych, ale tu jest to bardzo fajnie zrobione, jest to bardzo tutaj w ogóle jest fajnie spasowane tym blankiem i bardzo mi się to podoba przy tym modelu wędek. Jeżeli chodzi o rodzaje wędek w tej serii, mamy różne długości i różne krzywe ugięcia. Krzywe ugięcia mamy 3. 2,75 funta, 3,75 funta, 3,5 funta. Tak? Są takie trzy podstawowe te krzywe ugięcia. Najważniejsze tutaj dla nas. I no, te wędziska, cóż mogę powiedzieć, no, wiadomo, w każdej tej krzywej ugięcia ta wędka będzie sztywniejsza bądź miękciejsza. Mamy wędki w dwóch składach, w trzech składach, także pełna dowolność, jeżeli o to chodzi. Jeszcze jedna ważna kwestia, jeżeli chodzi o ten podział i różnicę między wędkami. Seria z krzywą ugięcia 2,75 funta posiada przelotkę startową 40 mm, natomiast seria 3-funtowa oraz 3,5-funtowa to jest już przelotka startowa 50 mm, także w tym budżecie, jeżeli chodzi o wędzisko, jest to bardzo mnie zaskoczenie, bo niewiele wędek w tym budżecie to posiada, a umówmy się, że przy ogólnie uwieniu na dystansie ta przelotka 50 mm potrafi robić znaczącą różnicę. I w zasadzie o tych wędkach to tyle. No cóż mogę więcej Wam powiedzieć. Wpadnijcie, zobaczcie tą wędkę, rozłożymy ją dla Was, ugniemy ją, zobaczycie jak fajnie leży w ręku, jak fajnie płynnie pasuje, bo ta płynna pasa też nie jest zawsze taka oczywista przy tego typu mocnych wędziskach, a tu już ją czuć. I jest to naprawdę jedna z faktycznie takich wędek gdzieś tam, która w tym budżecie moje oczekiwania osobiście spełnia i z czystym sumieniem mogę akurat tą serię wędzisk polecić. Mam wielu klientów bardzo zadowolonych z tej serii wędzisk i co do tego tutaj mogę też gdzieś tam swoje słowo położyć na temat tej serii. Także tyle ode mnie. Wędkarski w Toruniu, sklep Bikiwy. Pamiętajcie, wpadajcie do nas i zgarniajcie tego typu sprzęty. Siemano, cześć.